Pierwszą zaletą, której być może się nie spodziewaliście po Asusie ROG Phone 2, to jakość dźwięku. To urządzenie gra fenomenalnie i to zarówno jeżeli chodzi o głośniki stereo, które znajdują się z przodu urządzenia, nie zakryjmy ich palcami, jak i o słuchawki, także te bezprzewodowe. Wszystko dzięki aplikacji Creator Audio, która pozwala na bardzo dużo opcji personalizacji. Poza oczywiście gotowymi profilami, znajdziemy tam także equalizer, który efektywnie działa, naprawdę dużo zmienia, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Można wyregulować tony wysokie, tony niskie, no i można też regulować poszczególne pasma. A poza tym, jeżeli macie konkretny model słuchawek, to możecie wybrać z dość szerokiej bazy modeli, które zostały przygotowane przez Asusa i wtedy skorzystacie z ustawień przygotowanych właśnie pod te modele. A sama jakość dźwięku, tak jak wcześniej powiedziałem, jest bardzo dobra. Jeśli chodzi o tony niskie i wysokie, słyszymy naprawdę dużo. Ten telefon wydobywa dość dużo i podejrzewam, że jest to zasługa zgodności ze standardem DTS X Ultra. To wszystko sprawia, że ten telefon mogę polecić osobom szukającym muzycznych wrażeń i to jest bardzo duża zaleta, której przyznaję wagę 3. Drugim ogromnym plusem są wszystkie funkcje gamingowe i tak naprawdę nie tylko gamingowe, które znajdują się w tym telefonie, bo one są dość sensownie uzasadnione, no i pozwalają na całkiem dużo. Możemy wybrać dowolną aplikację, która będzie modyfikowana w specjalnej aplikacji Armory Crate i tam będziemy mogli włączyć też tryb X i na poziomie podstawowym, ale także i zaawansowanym edytować to, jak dużo GPU czy CPU jest używane na potrzeby danej aplikacji. No i właśnie mamy też ten tryb zaawansowany, który przypomina już niemalże ustawienia developer, gdzie możemy regulować poszczególne aspekty danych elementów aplikacji. Jest tych funkcji naprawdę bardzo dużo i ci, którzy potrafią sobie to wszystko ładnie wystroić, na pewno na tym skorzystają. Skorzystają też na chłodzenie urządzenia, które jest całkiem dobre, chociaż zdarza się, że urządzenie przegrzewa się dość nieprzyjemnie i to ciepło ucieka bokami, ale mamy też wiatraczek, który troszkę działa. On nie jest super efektywny. Redaktorzy iFixit pokazali, że to powietrze tak naprawdę nie wędruje do jakiegoś specjalnego miejsca, ale mimo wszystko trochę składza to urządzenie i to wszystko przekłada się na to, że na nim można grać bezproblemowo. A skoro jesteśmy przy rozgrywce, warto powiedzieć, że 60 klatek dla tego telefonu nie jest żadnym problemem. W końcu mamy tutaj Snapdragona 855. Natomiast te gry, które teoretycznie mają działać w 120 Hz, często mają tylko interfejsy, które działają w tej częstotliwości. Przykładem jest chociażby Asphalt, a sama gra działa już najczęściej w 60 klatek na sekundę. Mimo tego jest bardzo płynnie i zdecydowanie polecam to urządzenie dla fanów rozgrywki, ale też i polecam dla tych, którzy chcą tę rozgrywkę troszkę oszukać, bo na przykład możemy tutaj sobie włączyć akcję makro, możemy też skorzystać z L-triggerów, gdzie zyskujemy dodatkowe przyciski i możemy w ten sposób zyskać przewagę na przykład w strzelankach, więc mamy tutaj komplet funkcji, które są pomyślane od początku do końca o graczach i są po prostu bardzo dobre. O ekranie krótko, bo też to jest bardzo dobra rzecz w tym telefonie. Mamy tutaj matrycę Super AMOLED 6,59 cala o rozdzielczości 2340x1080 pikseli, czyli 391 pikseli na cal i nie jest to może najwyższe zagęszczenie na rynku, ale na co warto zwrócić uwagę, nie ma tutaj żadnego wcięcia. Mamy proporcje 19,5 na 9, czyli takie, jakie spotyka się w większości gier. No i mamy tutaj odświeżanie 120 Hz. Już rok temu mówiłem, że to powinno być w większej liczbie telefonów. Asus dostarcza i rzeczywiście płynność całego systemu zmienia się diametralnie i to wszystko wydaje się być znacznie lepiej działające. Ja jestem z tego telefonu bardzo zadowolony, jeśli chodzi o ekran. Może trochę brakuje tutaj jasności maksymalnej, która nie jest taka wysoka jak w innych flagowcach, ale pod kątem reszty aspektów jest bardzo dobrze. Mamy tutaj odwzorowanie barw DCI-P3 na poziomie 108%. Mamy HDR10, oglądanie filmów to czysta przyjemność na tym urządzeniu. Jeszcze jeden plus tego urządzenia to bateria. Mamy tutaj co prawda ekran 120 Hz, Snapdragona 855 i 12 GB RAM-u, więc teoretycznie bateria 6000 mAh powinna się bać. W praktyce Asus przyłożył się do optymalizacji i te czasy, które jesteśmy w stanie wyciągnąć na jednym ładowaniu, są naprawdę bardzo dobre. Zdarza się, że telefon byłem w stanie rozładować w 7,5 godziny, ale to przy użyciu ekranu 120 Hz, przy dość intensywnym graniu, no i przy włączeniu podświetlenia z tyłu urządzenia. Jeżeli zrezygnujecie chociażby z podświetlenia, a ekran przełączycie na 90 Hz, zyskacie kolejną godzinę tego czasu. Jeżeli nie będziecie korzystali z LTE, bo ten najniższy czas, o którym powiedziałem, był właśnie z LTE, to ten efekt możecie jeszcze polepszyć do 9,5-10 godzin. Ten telefon tak czy inaczej jest w stanie wytrzymać 3 dni, jeśli go nie katujecie, jeżeli używacie ekranu z niskim odświeżaniem. No a jak jeszcze włączycie jakiś tryb oszczędzania energii, to już w ogóle będzie to bardzo rewelacyjny czas pracy na jednym ładowaniu. Na co warto zwrócić uwagę, to także szybka ładowarka 27 W, która sprawia, że w 15 minut odzyskujemy 25% baterii, w pół godziny 45, a pełne naładowanie baterii 6000 mAh uzyskamy w godzinę i 40 minut. Jak na tak duży akumulator jest to rewelacyjny czas.
No ale są też rzeczy, które mniej mi się podobają i tutaj zwracam uwagę na aparaty. Mamy tutaj dwa aparaty z tyłu, 48 megapikseli z przesłoną 1.8 i 13 megapikseli szerokokątne z przesłoną 2.4. Oprócz tego aparat z przodu, który ma 24 megapiksele z przesłoną 2.2. Nie jest to rewelacyjny zestaw, niestety spisuje się on gorzej nawet niż w Zenfone 6, przynajmniej takie mam wrażenie. Fajnie działa HDR, który możemy włączyć w dwóch trybach automatycznym i super zaawansowane, wtedy zdjęcie robi się długo, ale poza tym te zdjęcia mają raczej słabą rozpiętość tonalną, często wychodzą zbyt ciemne i też temperatura barwowa często idzie w kierunku takiej niebieskawości, czasem z kolei w drugą stronę, w kierunku pomarańczowej, więc trudno znaleźć tutaj dobry balans oprogramowaniu tego urządzenia. Sam aparat główny nie jest jeszcze taki zły, natomiast szeroki kąt znacznie odstaje jakością od tego aparatu i widać to nawet na zdjęciach w ciągu dnia, o nocy już w ogóle nie wspominając. Co do nocy, warto powiedzieć, że tryb nocny działa tutaj przyzwoicie i rzeczywiście potrafi wyciągnąć trochę więcej szczegółów, detali, ale też i kolorów, ale też wpada w pułapkę tych zdjęć, które wychodzą zbyt pomarańczowe od oświetlenia, więc nie jest to najlepszy tryb nocny na rynku, tak samo jak i ten telefon fotograficznie odstaje. Mogę go wyróżnić tylko za to, że bardzo ładnie odcina zdjęcia i to w przypadku selfie, jak i trybu portretowego z tyłu, te zdjęcia są dobrze odcięte, a skoro przy selfie jesteśmy, to też raczej ono nie wydaje mi się zbyt fenomenalne. Te kolory często są dość wyblakłe, twarz jest często dość wygładzona, mimo że wyłączyłem wszystkie filtry i to jest po prostu mocno zastanawiające. Natomiast to, w czym telefon dobrze się spisuje, to wideo. Maksymalnie 4K przy 60 klatkach na sekundę z bardzo dobrą stabilizacją, szybkim ostrzeniem, no i też dość naturalnie odwzorowanymi kolorami. Dlatego tym bardziej mnie zastanawia, czemu nie udało się tego osiągnąć w przypadku zdjęć, skoro filmy wychodzą takie dobre. Jest też parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i są to braki, które mogą okazać się dość nieprzyjemne w przypadku urządzenia, które kosztuje około 4000 zł. Mowa o braku slotu na kartę microSD, choć tutaj mam 512 GB, więc być może nie będziecie tego potrzebowali, ale jednak jeżeli chcielibyście przenosić te pliki wygodniej, no to nie ma takiej możliwości, ale też mamy tutaj problem z tym, że nie ma bezprzewodowego ładowania i w tych czasach chyba powinno to już się po prostu pojawić, mimo tego, że jest podświetlenie, które pewnie zajmuje trochę przestrzeni, to może jednak powinno się udać jakoś zaimplementować to rozwiązanie. Tak czy inaczej, jeżeli chcemy wykorzystać ten telefon jako powerbank, to możemy po prostu podpiąć kabel z ładowarki, który jest na dwóch końcówkach USB-C, no i podpiąć do innego urządzenia, więc też w jakiś sposób to się rekompensuje. Nie rekompensuje się za to waga. Mamy dość długie urządzenie, które ma ponad 17 cm długości i waży 240 gramów, więc nie będzie ono wygodne dla każdego. Ba, myślę, że nawet dla większości osób może ono być niezbyt komfortowe w codziennym użytkowaniu. Widać, że jest ono przeznaczone stricte pod granie. Na pytanie, czy warto kupić, odpowiem tak. Zależy, czego szukacie, bo jeżeli szukacie telefonu muzycznego, to wydaje mi się jest najlepsza propozycja w tym roku, jeśli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku. Natomiast jeśli szukacie telefonu na co dzień, to raczej bym się nie przychylał do tego urządzenia. Jest ono dość specyficzne, duże, nieporęczne, no i jednocześnie jest ono skrojone pod graczy, więc jeżeli chcecie coś mniej krzykliwego i jesteście w stanie pogodzić się z kompromisem jakości dźwięku, no to powinniście wybierać inne flagowe propozycje. Niemniej ta jest bardzo ciekawa i rzeczywiście potężna, z wieloma przydatnymi funkcjami, nie przytłaczająca też pod kątem nakładki systemowej. Ta od Asusa wygląda całkiem sensownie. No i teraz pytanie, czy warto kupić to urządzenie na co dzień? Mnie się wydaje, że mimo wszystko nie, ale czy warto kupić to urządzenie do grania? Jeżeli jesteście zapalonymi graczami mobilnymi, to wtedy odpowiedź brzmi tak. A teraz zapraszam Was do komentarzy, podzielcie się opinią na temat Asusa ROG Phone'a drugiej generacji i powiedzcie, czy kupilibyście to urządzenie, gdybyście oczywiście mieli wolne do wydania 4000 zł. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!